Dzień dobry, witam się z Wami z moim workiem pełnych zużytych opakowań, także zapraszam serdecznie na projekt Denko. Przechodzę od razu do konkretów, bo jak znam siebie, to znowu się rozgadam. Zawsze chcę zrobić takie sensowne denko, żeby każdy mógł posłuchać takie, wiecie, 20-30 minut max. Nie, zawsze rozwlekam do 40-45, ale bardzo mi zależy na tym, żeby opowiedzieć Wam naprawdę dużo ciekawych informacji na temat kosmetyków, które już zużyłam do końca, bo najlepiej jest oceniać kosmetyk i jego działanie dopiero po konkretnym jego zużyciu. Minimum jedno opakowanie, żeby móc w ogóle mówić o jakichś efektach uzyskanych przy systematycznej pielęgnacji. Więc te projekty Denko to jest zawsze taki creme de la creme, to jest też samo takie mięso kosmetyczne, które tutaj na kanale chcę opowiadać, przekazywać i rozpływać się nad działaniem pewnych kosmetyków. Więc zacznijmy sobie może od kostek Balea. To jest syndet. Te z Was, które oglądają mnie systematycznie, zapewne już te kosmetyki kojarzą. To są syndety, nie mydła w kostce, więc pod kątem tego, jak one są stworzone formulacyjnie, całkowicie mają inny układ detergentów i one mają fizjologiczną wartość pH. Ja już używam je od wielu miesięcy, po prostu zużywam sobie do mycia ciała tylko te syndety. Ostatnio zaczęłam też myć z ich pomocą twarz. Jestem absolutnie zakochana, jak to nie obciąża skóry, super dogłębnie oczyszcza i jak wspomaga to wszystko redukcję zmian trądzikowych i regulację pracy gruczołowo-jojowych. No jestem absolutnie zakochana. Tak uniwersalny kosmetyk i tak dobrze się u mnie sprawdza. Zabieram sobie też te kosmetyki, kiedy wybieram się na urlop i ostatnio właśnie na urlopie Adrian też używał tego syndetu i stwierdził, że fajny jest, pasuje mu. Ale trochę ta formulacja, że to jest w kostce, jest dla niego niekomfortowa do stosowania tak na co dzień, więc na urlopie powiedział, że fajny kosmetyk, pochwalił, ale jest to dla niego niewygodne do stosowania na co dzień i on jednak zostaje przy żelach w pomce. Również ulubieniec, słuchajcie. Te kosmetyki, te szampony Garnier Fructis, Alea Hydra Bomb są fenomenalne. Uwielbiam i uwierzcie, chociaż to jest 400 ml, więc na moje krótkie, cienkie, rzadkie włosy naprawdę używam tego tyle, co ziarno groszku, to ja już kupiłam kolejne opakowanie. To jest tak rewelacyjny kosmetyk, uwielbiam te szampony, wiecie, do takiej nowej metody mycia włosów. Mój fryzjer, maestro, pozdrawiam, jeżeli oglądasz, powiedział, że warto jest wypróbować taką metodę mycia głowy, że nie na przykład, jak do tej pory robiłam, że myłam głównie delikatnymi szamponami, a raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie sięgałam po mocniejszy detergent, tylko jak robisz sobie oczyszczanie skóry głowy w dwóch etapach, to najpierw do pierwszego etapu silniejszy kosmetyk, a potem do delikatnego drugiego etapu kosmetyk oparty o delikatniejsze detergenty i używam taki ten Alterra Curly Waves, on jest taki aż mleczny. Słuchajcie, w końcu znalazłam idealne kombo do moich włosów, bo jak sobie używałam tych takich mocno detergentowych, opartych o ALS, SCS, szamponów, takich do doczyszczania raz na jakiś czas, to mnie potem swędziała skóra głowy, zwłaszcza jeżeli zdarzyło się, że no one się, wiecie, łatwo wypłukują w ogóle, więc jeżeli zaczynam używać je bardziej systematycznie, częściej niż raz w tygodniu, to zdarzały mi się swędzenie, suchość skóry głowy. Chociaż muszę przyznać, że po tym szamponie Aloe Vera Hydra Bomb, po tym praktycznie mi się to nie zdarzało, więc bardzo go za to polubiłam i za to go bardzo doceniłam. Więc zdarzało mi się takie swędzenie, a jak używałam bardzo systematycznie tych mlecznych takich żeli, jak właśnie ta Alterra, być może jak oglądacie mnie systematycznie, to pamiętacie, że lubiłam bardzo te odżywki, kołosze i z Hey Detail Cosmetics i z Stars from the Stars Rossmana. Super, ale potem takie miałam obciążenie, przyklap skóry głowy i w ogóle, a jak sobie użyłam najpierw to, a potem ten szampon taki delikatny, to jest ideolo i to mi się sprawdza rewelacyjnie, dlatego kupiłam sobie kolejne opakowanie i zostaję przy tej metodzie, bo to dobrze mi oczyszcza skórę głowy, włosy są ładnie odbite od nasady, a potem sobie wjeżdżam tą Alterrą Curly Waves, która jest taka delikatna dla skóry głowy i sprawia, że skręt jest lepszy niż po tym szamponie. No po prostu mam wrażenie, że ja z tych dwóch szamponów jakbym wyciągała samo dobro, a te takie ich tam gdzieś tam negatywne skutki to po prostu totalnie odpuściły. Szapoba. Jednak warto też czasami słuchać profesjonalist. O, i właśnie to jest ten szampon Curly Waves, więc po prostu
Najpierw sobie myję głowę tym szamponem, dokładnie spieniam. Staram się nie tylko, żeby dokładnie spienić, ale tak pomasować skórę głowy miejsce w miejsce, bo on ma też dodatek kwasu salicylowego, więc troszkę zadziałać peelingująco na skórę głowy. Spłukuję i potem drugi etap właśnie Alterra Curly Waves i z tym szamponem jeszcze drugi raz myję sobie skórę głowy i super, po prostu loczki się kręcą, a jednocześnie włosy są odbite od nasady, nie ma żadnego przyklapu, żadnego obciążenia. Rewelka. Kolejny kosmetyk to jest Ava Peeling do ciała z aloesem. Ogólnie bardzo przyjemny kosmetyk. On ma dość specyficzny zapach, bardzo naturalny i chyba właśnie tym aloesem tak mocno, mocno pachnie, taki jakby roślinny, trawiasty troszkę zapach, coś w ten deseń. Bardzo skutecznie złuszcza martwy naskórek, nie działa drażniąco, nie są jakoś te drobinki takie, wiecie, agresywne, ale potem ta skóra jest taka gładka i przyjemna i po nim już nie trzeba stosować żadnego balsamu, bo po zastosowaniu skóra jest przyjemnie nawilżona, mięciutka i gładka. Maseczka do twarzy Face Boom. Bardzo lubię te maseczki z Face Boom, zarówno to, jak i tą wersję fioletową. Używam ich systematycznie. To jest bardzo mocno nawilżająca maseczka. Ona ma trehalozę, kwas hialuronowy, gliceryna. Też jest tutaj witaminka C, więc ogólnie bardzo, bardzo bogata w substancje aktywne i jedna z moich ulubionych, dlatego staram się, żeby zawsze były u mnie w łazience i jeżeli mam taki czas, że dziś mam trochę więcej wolnego czasu, chcę maseczkę, no to właśnie sobie aplikuję. Też ciekawy kosmetyk! Sądzę, że czekałyście być może na jego recenzję właśnie po zużyciu. Cetaphil emulsja do mycia twarzy. Słuchajta! Bo Cetaphil przez długi, długi czas no nie miał zbyt fajnego składu. Zwłaszcza, że był oparty m.in. o SLS. I to nie SLES, czyli ten delikatniejszy, tylko ten SLS, ten mocny detergent. I czasami zdarzało się, że dostawałam takie komentarze, bo gdzieś tam przewijał się ten temat. Wiecie, Cetaphil jest dość na topie i jeżeli do mnie trafiają osoby, które mają jakieś dermatozy i mówią, dermatolog mi polecił Cetaphil, no wiecie, ja w ogóle zawsze jestem za tym, że ja nie będę wchodziła w kompetencje dermatologa. Jeżeli dermatolog tak zaleca, to tak trzeba. No ale czasami się zdarzyło, że ktoś już jest, nie wiem, po leczeniu dermatologicznym, w czasie leczenia dermatologicznego miał stosować Cetaphil. A teraz chce coś naturalnego, ale co będzie podobne i tak dalej. No i właśnie, jeżeli tam analizowałyśmy sobie skład i zwracam uwagę na ten SLS, to było takie, ej, ale dlaczego w takim razie w tym Cetaphilu jest ten SLS? No właśnie. Można ograć ten SLS różnymi tam dodatkami delikatniejszymi, tak, ale jak już ktoś zaczynał się interesować składami i się orientował, czym jest SLS, to trochę skład marketingowo nie wyglądał dobrze, a świadomość wśród konsumentów jest naprawdę bardzo duża, więc mega się ucieszyłam, kiedy zobaczyłam, że Cetaphil zmienił swój skład i dodał taki całkowicie naturalny i jeszcze naprawdę przyjazny skórze. Ten kosmetyk, jako polecany przez dermatologów, zawsze był przyjazny skórze i zawsze był bardzo dobry, ale uważam, że ta zmiana jest naprawdę na plus i jeszcze bardziej ten kosmetyk uważam, że warto jest polecać. Oparty jest teraz o izetionian, tak, jeżeli chodzi o substancję myjącą, jest to izetionian. Ona jest tak w połowie składu, bo to jest taka emulsja, ona jest bardzo delikatna. Troszkę pachnie tym, co ma w środku, taki troszkę zapach woskowy. Jest to kosmetyk, który szczególnie dla osób z alergiami, z podrażnioną skórą, z egzemami, po prostu skóra, która wymaga takiego delikatnego oczyszczenia. Ja w ogóle bardzo ten kosmetyk polubiłam, bo pomimo tej emulsyjnej formuły, to on faktycznie dobrze i dogłębnie oczyszcza, więc to nie była taka emulsja tam fifa-rafą, że taka jakiś, nie wiem, zostawi tłusty film, czy będzie jakoś tam obciążająco działać na skórę. Absolutnie nie. Komfort na mojej skórze, brak żadnego uczucia ściągnięcia, a jednocześnie naprawdę dogłębne oczyszczenie porów, uść gruczołowo-fojowych. Także bardzo, bardzo ciekawy kosmetyk. Ja ze sobą zabierałam tę emulsję m.in. też na basen, kiedy wiecie, po kontakcie z chlorowaną wodą albo przed kontaktem z chlorowaną wodą, ja chciałam sobie umyć twarz i wiedziałam, że no chlorowana woda to już jest mocny szok dla skóry i mocna ingerencja na ten naskórek. Więc wiecie, detergent chciałam, żeby był naprawdę bardzo, bardzo delikatny i ta emulsja super się sprawdzała. Czy do niej wrócę? Mój trądzik chyba jednak preferuje inne detergenty, jakby inne kosmetyki myjące, ale ta emulsja, kto wie, może bardziej tak na zimę? Nie mówię nie. Również ulubieniec, balsam Cien.
O, ja go kupiłam jakoś w okresie zimowym, bo ten balsam po prostu jako o właściwościach takich silnie odżywczych na zimę nadaje się rewelacyjnie, bo on bardzo mocno nawilża, ale on jest taki aż trochę odżywczy w konsystencji. On nie jest tłusty, ale taki trochę film na skórze zostawia. Ktoś ma suchą skórę, mega, mega polecam. No i w zimie, kiedy skóra wymagała takiego mocniejszego nawilżenia, to sobie kupiłam. Ale że to jest ile? 500 ml, to on się nie chciał skończyć. I ja go po prostu dopiero niedawno skończyłam. Już na wiosnę, na lato, to ta formulacja za bardzo nie była wchłanialna. Ale jaka jest potem mięciutka skóra, totalnie uwielbiam. I jeszcze na pewno nieraz zobaczycie te kosmetyki u mnie, tylko pewnie bardziej w okresie jesienno-zimowym. Cudo! Cudo to jest ten garnier Botanic Therapy. W ogóle ta seria Botanic Therapy mam wrażenie, że troszkę zmienia składy. I teraz w jej ofercie ja znajduję naprawdę dużo perełek o naturalnym składzie. I pierwszą właśnie naturalną perełką, którą znalazłam w ofercie Botanic Therapy od Garniera, była właśnie ta odżywka Old Delicacy. Jej, nie dość, że po tym skręt jest ładnie zdefiniowany, włosy są odbite od nasady, to są tak mięciutkie, tak przyjemne, no cudnie, błyszczą się, łatwo się rozczesują, ale jednocześnie, no właśnie to jakie one są aksamitne w dotyku, cudna, naprawdę cudna, więc kto wie, nie twierdzę, że nie, być może do niej wrócę, nawet bardzo bym się ku temu skłaniała, żeby do niej wrócić, tylko że aktualnie nakupowałam sobie też jeszcze innych tych odżywek, inne wersje, miodowa, oliwkowa i jeszcze widziałam, że są kolejne o ładnych składach, więc też dużo czeka na mnie do testowania, ale naprawdę jeżeli chodzi o efekt na włosach, widać, że Garnier ma doświadczenie i te kosmetyki pokazują, że kosmetyki naturalne to nie jest coś osobnego do tej konwencjonalnej kosmetologii, że technolodzy, którzy znają się na tworzeniu receptur, naprawdę z pomocą tylko i wyłącznie substancji, surowców biodegradowalnych, naturalnych są w stanie stworzyć kosmetyk, który będzie rewelacyjny, tak jak do tej pory jakby robione przez nich formuły kosmetyków i efekt będzie też wow, naprawdę super. Kolejny kosmetyk, który bardzo przypadł mi do gustu, to jest Q+A. I to jest taki balsam do demakijażu i on ma dodatek grejpfruta, całkowicie spłukuje się przy pomocy wody, nie szczypie w oczy, w ogóle demakijaż z jego pomocą rewelacja, tylko że on się nie spłukuje przy pomocy samej takiej bieżącej wody, tylko warto jest zastosować płatek kosmetyczny nasączony wodą i wtedy jak się ściera, wszystko idealnie schodzi. Demakijaż z pomocą tego kosmetyku, bardzo dobra sprawa, łatwo wszystko schodzi, nic nie szczypie ani w oczy, ani w skórę, więc bardzo ciekawy kosmetyk. O, również kosmetyk, który zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie, to jest propozycja firmy Kloshi, ale marka dostępna w Rossmanie, Simply Nature. To jest serum o działaniu anti-age. Lekkie, ale dogłębnie, długotrwale nawilżające, działające i antyoksydacyjnie, i tak troszkę poprawiające strukturę skóry. Także po systematycznym stosowaniu skóra była bardzo przyjemnie napięta i jędrna, w ogóle miała tak poprawione kolory, taka była pełna blasku. Mega, mega przyjemny kosmetyk. A z racji tego, że czasami te kosmetyki Kloshi bywają na promce w Rossmanie za jakąś zawrotną kwotę 30 coś złotych, więc po prostu ma się jakość Kloshi w cenie 30 zł. Słuchajcie, taniej nie będzie. Tak sądzę. Tak sądzę, tak czuję, że taniej nie będzie. Więc jeżeli widzicie te kosmetyki na jakichś tam promocjach, warto jest skusić się i wypróbować, bo idzie za tym bardzo dobra jakość. To jest taka esencja aloesowa Natural Secret, bardzo ciekawy kosmetyk, mega do takiego uniwersalnego stosowania. To jest esencja, która zawiera z jednej strony ten tytułowy aloes, ale też wąkrotę azjatycką, więc uczucie łagodzenia, uczucie nawilżenia, regeneracji, do tego silne działanie wymiatające wolne rodniki. Mega ciekawy produkt i to jest bardzo takie płynne i takie troszkę dobrze wchłanialne, w ogóle nie troszkę, ale naprawdę dobrze wchłanialne, troszkę chciałam powiedzieć, że takie troszkę żelowe i jednocześnie fajnie wchłanialne i to sprawia, że ten kosmetyk można stosować sobie czy pod krem, czy pod jakiś ulubiony olej, ale też można to dodawać do kremu, można dodawać do odżywki do włosów, nie ograniczajmy się tylko na twarz. Można to sobie stosować jako podkład olejowy przy takiej, wiecie, regeneracji włosów. Można to używać też sobie na ciało, bo to jest bardzo dużo opakowanie, słuchajcie, to jest 100 ml, no to wystarcza naprawdę na bardzo, bardzo długo. Także kosmetyk, który można zastosować sobie
wielokierunkowo. Ciekawy skład, też chyba ma kwas hialuronowy, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, i jeszcze ma dodatek też ekstraktu z ogórka, więc powiem szczerze, mega, mega przeciekawy, przeprzyjemny kosmetyk. Warto jest w ogóle zwrócić sobie uwagę na Natural Secrets, bo jest to mała taka manufaktura kosmetyków, a ma naprawdę przyjemne perełki kosmetyczne. O, kolejny kosmetyk też z tej serii Simply Nature od Clochy, to jest akurat wersja krem pod oczy i też byłam bardzo zadowolona z jego stosowania. Uczucie komfortu, nawilżenia, ukojenia, też poprawa kolorytu w okolicy oka. Bardzo, bardzo przyjemny kosmetyk i też mogę go rekomendować. O! Coś, co niejednokrotnie się u mnie przewinęło, żel punktowy na wypryski Sylveco, to po prostu pogromca na niedoskonałości. Tu jest oparty o drzewo herbaciane, jest oparty o aloes. Akurat tutaj nie ma żadnych takich substancji złuszczających, w sensie takim jak na przykład jakichś kwasów, działań złuszczających, więc na przykład na lato jest to świetna opcja i też dla skór, które wymagają jednak delikatnego podejścia do gojenia niedoskonałości, bo nie wiem, na przykład też Duetus ma w ofercie Sylveco jest ten punktowy, ale Duetus już na przykład ma ten kwas salicylowy, no to jak ktoś tam potrzebuje coś mocniejszego, to sądzę, że Duetus. Ale jak ktoś potrzebuje, bo ma skórę wrażliwą, więc takie delikatne podejście do tych wyprysków, ale chce podziałać coś punktowo, to Sylveco bardzo, bardzo polecam. O! Jakie to było zarąbiste! To jest serum pod oczy Inimini. I to ma dodatek peptydu, który ma działać tak trochę botox-like. Wiecie. Wiecie, rozumiecie. Czyli to ma trochę sprawiać, żeby skóra w okolicy oka tak intensywnie się nie marszczyła podczas mimiki. Laski, ja sobie to dobra. No na początku tam używam sobie na okolicy oka, dobra, dobra. I po jakimś czasie ja tak patrzę, ja faktycznie mniej mi się marszczy ta okolica oka. Więc jak ja to zaczęłam obserwować, to ja w ogóle zaczęłam to używać nie tylko na okolice oka, ale i na czoło, żeby mi się tutaj marszczki nie porobiły, na brodę, żeby mi się taką marmurkowa broda nie robiła, no i ten kosmetyk mi się strasznie szybko skończył, ale faktycznie efekt takiego troszkę wygładzenia jest. Nie jest to tak jak botox, no bo botox jednak to jest depozyt bardzo silnej substancji podanej bezpośrednio do mięśnia, więc to zamraża nam całkowicie pracę mięśni, także nie ma tej nadmiernej mimiki, ale tutaj zdecydowanie efekt widać. Nie wiem dokładnie, na jakiej zasadzie to działa, zabijcie mnie, nie mam pojęcia, może spróbuję się kogoś tam mądrzejszego dopytać, nie wiem, bo teoretycznie według prawa jest tak, że kosmetyk nie powinien przenikać do krwiobiegu, więc to na pewno aż na mięsień nie powinien działać, a jednak ja widzę, że ja tej skóry aż tak nie marszczę, może to jest kwestia bardziej wpływania na samą skórę, że mięsień działa, ale skóra się aż tak nie marszczy, nie wiem, ale cholipka działa, ale działa, więc rekomenduję, jeżeli tylko nie próbowałyście, warto zwrócić uwagę. Dla osób, które nie chcą używać botoksu, bo obawiają się, bo się nasłuchały, że tam jakieś opadanie powieki, bo coś tam, ale chciałyby coś takiego, co trochę wygładzi zmarszczki mimiczne, totalnie. Kolejny ulubieniec, pomadka brzozowa firmy Sylveco, czyli coś, co systematycznie u mnie gości z tego względu, że to super działa na opryszczki, wspomaga ich gojenie i regenerację i opryszczki nie nawracają, więc warto jest po to sięgać i ja to po prostu przynajmniej raz dziennie na noc używam, a zazwyczaj mam tych pomadek kilka i zawsze, czy jestem w pracy, czy jestem w domu, przy komputerze, czy w łazience, to po prostu pomadka Sylveco brzozowa zawsze musi być. Kolejny, jak widać, już upaciany i wysłużony kosmetyk, to jest Adrianowy krem łagodzący na co dzień Inimini. No u Adriana te kremy po prostu rządzą z racji tego, że super mają działanie łagodzące, mocno nawilżają, nie mają dodatku sztucznych kompozycji zapachowych, więc efekt ukojenia i łagodzenia, no Adrian ma taką atopową skórę, więc on po prostu twarz, łysina, wszystko po prostu sobie smaruje tym kremem, ale jest z tego bardzo zadowolony. Maska do włosów Hairy Tail Cosmetics Malinua. Bardzo się z nią polubiłam. Pod kątem, wiecie czego? Po basenie. O! O! To jest maska, która ma dodatek, czekajcie, chyba kwasu glikolowego. Tak. I to ma mocno obniżyć pH, żeby domknąć łuskę włosa. No i powiem tak, no jak sobie tak używałam, wiecie, tak normalnie w łazience, był troszeczkę ten efekt, nie powiem, ale no, przepraszam, ja używam dobrych kosmetyków zawsze, więc ogólnie no widziałam, że tam jakoś tam bardziej ten efekt nabłyszczenia jest, ale tak aż żeby mi pupkę urwało, to może nie. Ale jak ja sobie to zaczęłam zabierać na basen, laski, po tym kontakcie z chlorowaną wodą, zazwyczaj włosy są jak siano. A jak zabierałam sobie to, to po prostu ja byłam w stanie normalnie iść do klienta. Ta maska, trochę odżywki w sprayu, po prostu wycisnąć skręt i ja nawet nie potrzebowałam suszarki z dyfuzorem. Włosy były ładnie nabłyszczone, ładnie zdefiniowane.
po basenie ta maska była idealnie, żeby właśnie domknąć te łuski włosa po kontakcie z chlorowaną wodą, więc mega, mega przypadła mi do gustu, bardzo się z nią polubiłam. Jeżeli tylko macie tak, że wasze włosy są wysoko porowate, mają otwartą łuskę włosa, albo właśnie poddajecie się jakimś zabiegom fryzjerskim, które rozchylają łuskę włosa, jak na przykład rozjaśnianie, albo używacie sprostownicy, używacie lokówek, używacie no dość często suszarek, to może właśnie warto byłoby sobie zadbać też o to, żeby domknąć tą łuskę włosa przykładowo przy okazji takiej konkretnej maski, która już jest skomponowana w ten sposób, że ma mieć trochę niższe pH i ma tą łuskę włosa domknąć, bo można oczywiście samodzielnie sobie tam mieszać, coś tam dodawać, na przykład kwasek cytrynowy niektóre dziewczyny dodają, tak, ale po co, kiedy ktoś już stworzył taki kosmetyk, przebadał go odpowiednio i na pewno nie zaszkodzimy naszym włosom, a zrobimy coś, co może bardzo przysłużyć się do ich kondycji. Następnie krem do twarzy. Systematycznie sobie testuję z Moistry te kremy. Używałam już do skóry odwodnionej, naczynkowej, no i teraz nadszedł czas, że wypróbowałam do skóry problematycznej. Trafiłam na taki akurat okres w moim życiu, że po narkozach skóra po prostu zaczęła się mocno buntować i dużo miałam niedoskonałości, więc postanowiłam, że sięgam po Moistry, bo tutaj jest tak, drzewo herbaciane, czyli działamy antybakteryjnie. Kora wierzby, salicylany, zwężenie ujść gruczołów łojowych, regulacja pracy gruczołów łojowych i gojenie niedoskonałości. Do tego jest tutaj siarka i to jest siarka w ogóle, wiecie co, w formule organicznej, a nie nieorganicznej, dlatego ona nie jest aż tak mocno tutaj wyczuwalna i ten zapach szybko wietrzeje. A siarka działa fajnie przeciwzapalnie i przez to też wspomaga gojenie niedoskonałości. Glukonolakton celem poprawy regeneracji naskórka i keratynizacji. No i bo wiadomo, też nie będzie tak bardzo skóra się miała tendencję do zapychania, no bo usuwamy nadmiar martwych komórek naskórka, ale że taką skórę problematyczną trzeba też nawilżać, to jest dodatek mocznika. I powiem Wam tak, ogólnie spoko, bo faktycznie pod kątem gojenia niedoskonałości zauważyłam ten efekt, natomiast moja skóra jest gdzieś taka wrażliwa pod kątem działania substancji kwasowych, nawet tak delikatnych jak glukonolakton, więc dla mnie osobiście jednak wygrywa naczynkowa, jeżeli chodzi o Moistry, numer jeden totalnie, drugie miejsce to jest ta odwodniona, trzecie powiedziałabym ta problematyczna, bo jest efekt, ale jednak tamte u mnie lepiej działały z Moistry kremy, no i jeszcze czeka na mnie w zapasach dojrzała i na pewno też będę sobie testować, a jak już znajdę ten swój złoty graal, ten swój ulubiony jeden kosmetyk, krem z Moistry, to wtedy sobie będę wiedziała i będę mogła sobie wykorzystywać te duże opakowania. I to jest mój plan, więc na razie testuję i obserwuję i oglądam. Moistry bardzo przypadło mi do gustu, zaraz z tego to są kosmetyki, w ogóle cała ta seria Moistry jest tworzona z myślą o osobach o skórach z niedoskonałościami, z tendencją do obciążania, z tendencją do komedogenności, więc w ogóle te kremy są takie nieobciążające. No nie mogę powiedzieć, że niekomedogenne, bo komedogenność zawsze jest kwestią indywidualną, ale faktycznie jeżeli macie skórę z tendencją do niedoskonałości, to warto spróbować Moistry, bo one są już robione z myślą o tym, żeby były dobrze wchłanialne, nieobciążające. W tych kosmetykach często są też surowce, które wspomagają gojenie niedoskonałości. Rewelka. Trądzikowcy, rewelka. To jest maść na sutki. Baby Dream. Ja sobie te maści po prostu wykorzystuję do ust i też pod nos na bliznę, no bo to po prostu super działa zmiękczająco, regenerująco. I wykorzystuję systematycznie. W ogóle teraz jest nowa szata graficzna, już nie jest w takich ciemnych opakowaniach ta maść, tylko jest w takich jasnych, beżowych, kremowych, coś w ten deseń, ale działa równie skutecznie. No i ostatni kosmetyk, który tutaj mam, to również kosmetyk zużyty przez mojego Adriana. I to jest łagodny żel myjący z Inni Mini, bardzo delikatny żel do mycia twarzy i Adrian go po prostu wykorzystuje sobie systematycznie jedno opakowanie po drugim, także kolejne zaczął już wykorzystywać. To wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie i jestem ciekawa, czy któreś z tych kosmetyków miałyście. Może zainteresowałam Was którymś. Dajcie koniecznie znać, jeżeli Wy w poprzednim miesiącu używałyście czegoś, co naprawdę Was zachwyciło i chciałybyście się ze mną podzielić tą informacją, dawajcie znać w komentarzach, bo ja sama chętnie poznam Wasze perełki. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!